Witam w Homeworldzie, Desert of Karak. Wkraczamy do kolejnej misji. Jest to bodajże misja 11 i zwie się Płaskowyż Kaszar. Po zabezpieczeniu płaskowyżu Kapis i jej załogach musi odeprzeć zaciekłego ataki Galsjen. No tak, czyli w poprzedniej misji zabezpieczyliśmy ten płaskowyż, a teraz czekamy na przylot tych transportowców Styr, tak, które mają nam dostarczyć zapasy, abyśmy mogli kontynuować podróż ku pierwotnej anomalii. No i zobaczmy. Tak, tutaj lecą te transportowce. My jesteśmy na płaskowyżu, zabezpieczamy go, w oddali tutaj po lewej jeszcze Sakala zmierza też na w miejsce tego lądowiska prowizorycznego, które zrobiliśmy z... właściwie, które przejęliśmy, tak? A potem będziemy dalej sobie olecieć przez pustynię. No, zobaczmy, co nas tu czeka, jak ta misja wypadnie w porównaniu do poprzedniej. Poprzednia była taka dość... lightowa, nie? Ośmielę się określić ją mianem lightowej, bo tak... No, niszczymy, przebijamy się dalej, nie? Tak... Te ataki też nie były jakieś takie mocne, tych Galsjen. No, taka... przyjemna odskocznia w porównaniu do jeszcze poprzedniej, gdzie musieliśmy zniszczyć dwa transportowce. Według danych satelitarnych flota Khatsajuka zbliża się właśnie do pierwotnej anomalii. Wow. O mój Boże, to jakiś rodzaj orbitalnej platformy bojowej. Platformą przysłała na powierzchnię kod rozpoznawczy transporter, odesłał sygnał identyfikacyjny. Sygnał odesłano stąd. To jest to, o tym właśnie mówił Jacob. Muszę zbadać źródło tego sygnału. Ryzykowne, ale masz rację, Rachel. Zabierz ze sobą eskortę i zabezpiecz ten transporter. Galizjańskie posiłki szybko się nas zbliżają, ale powinniśmy utrzymać nasze pozycje do chwili przybycia ze sobą. Spotkamy się w twojej lokalizacji. Przyjęłam. Czyli robimy odskocznie, bo jak widzieliśmy, jest jakaś super broń na orbicie. Kapisi, tu lądownik 05, brawo. Czy mnie słyszycie? Słyszymy cię, 05, kontynuuj. Zbliżamy się do waszej lokalizacji, kończy nam się paliwo. Starczy na tylko jedno podejście. Zrozumiano, będziemy czekać z rozwiniętym czerwonym dywanem. O, jest zasobów trochę, nie? Znowu. Musimy bronić lądowiska do chwili przybycia lądowników. Przewidujemy, że ataki Galsjen nadejdą z tych kierunków. Wieżyczki i miny umieszczone w tych punktach będą bardzo efektowne. No dobra, no, tylko teraz tak. Nie mamy Rachel. Oh, no. Niedobrze, nie? Nie mamy Rachel. No dobra, no to... Nasze oddziały wydobywcze, okej, dobra, dobra, dobra. Wieżyczki zostały rozesłane, zostawiam w kluczowych punktach. Okej, w pobliżu płaskowyżu. Należy uruchomić. Dobra. Musimy się utrzymać. Broń płaskowyżu, napraw pozyskane wieżyczki. Zabezpiecz płaskowyż kasę z mocą wieżyczek i min. Dobra, słuchajcie, bo tutaj grubo się robi, nie? Krążownik produkcyjny. Dobra. Co ja chciałem zrobić, już wam mówię. Chciałem zrobić jeszcze po krążowniku. Krążownik wsparcia i krążownik bojowy, ponieważ nas stać. Po prostu. Dobra. Teraz byśmy musieli podzielić te nasze grupy, nie? Odległości poskuje, że zdobyliśmy dodatkowe obszary za pozyskiwania zasobów. Okej, no dobra, jest więcej zasobów, tak? Dobra. Słuchajcie. Krążowniki artyleryjskie. Krążowniki artyleryjskie. Dobra. Armor, okej. Rozmierz wieżyczkę. Okej. No zobaczymy, nie? Skanery mamy. Ale to z poprzedniej misji. Zaraz, czy to... czy to z poprzedniej misji? Zabezpiecz płaskowycz Kaszar. No dobra, ciężka wieża, okej. Krążownik artyleryjski, krążownik wsparcia. Weź ty do napraw. Nie wiem, czego tu się spodziewać, nie? Kompletnie, o tak, nie wiem. Battlecruiser, dobrze.
Tu dajesz. Mhm. Okej, okay. Pojazdy szturmowe. Tutaj krążowniki, dajemy wszystko. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam ten krążownik wsparcia, tak by the way? O, jest, dobra, tu. Jednak salvager też może... Okej, to nam skanery po prostu niszczą, dobra. Dobra, coś tam jest, musimy się cofnąć. Dobra. Robię tutaj ostrzał, nie? Wiecie co, jeszcze jeden krążownik wsparcia chyba zrobię. Siły Galsim przybyły, ale to żaden problem, zobaczcie jakich ostrzeliwujemy. No dobra, czyli po prostu musimy się utrzymać, okej. Okay. No zobaczymy jak nam pójdzie, co? Przybycie CDM, okej. Okay. No spokojnie, dobrze jest, nie? Na razie przynajmniej. Ale pozyskane ciężkie wieżyczki, okej. Okay. Dobra, no będzie grubo, nie? Już widzę. No nic, dobra, dawaj tu. Nie damy rady wydobyć wszystkiego. Chyba. Aczkolwiek jest sporo tego, więc może nam się uda. Dobra. Ciężki railgun, okej. Dobrze, że mamy te krążowniki artyleryjskie wszędzie, gdzie się da, co? Dobra, teraz będę musiał tak dużo, nie? Wiecie, z takiego trybu obserwować. Bo tu się dzieje, od cholery tu się dzieje. Dobra, zbliżają się, okej. Okay. Dobrze, bo tutaj jest bardzo grubo. A, wy się cofnijcie tutaj, przy wieżyczkach. O. Skanery tracimy. No ale jednak wiecie, kurna, co jest? A, dobra, dobra, dobra. Kurde, molno. Źle kliknąłem, wiecie. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Wy tutaj cofać się, dobrze. Tutaj jest wieżyczka, okej, okay, super. Nie ma problemu, dobra, już ogarnąłem. Czasami się człowiek pomyli. No nic, krążowniki bojowe, wszystko jest, niszczymy ich, nie? Tutaj jest bardzo duża grupa, weźcie tutaj bombowcami, przypierdzielcie. Dobra, wszystko co się tylko da. Ła, ale te krążowniki Gwardii Honorowej to tłuko, nie? Dobra. Gdzie jest ta kanonierka, co? Bo się... O ja pierniczę, ale tłuko. Dobra. Zbliżają się siły CDM, przygotować się do... O, dobra, nie zdążyłem przeczytać. No pewnie, żeby ich odebrać jakoś, nie? Tutaj. Nie no, radzimy sobie dość dobrze, nie? Zobaczcie. Mamy dużo sprzętu. Okej, straciłem jednego tego. Railguna. Bo jak zwykle tamci mi tutaj ją będą... Dobra, dwa railguny, no to żaden problem.
Tutaj jest ostro, ale krążowniki, a takie lekkie jednostki to jednak wiecie, no nie? Dobra. Nie no, nie mają szans. Bardzo dobrze, o to mi chodzi, żeby nie mieli szans. Bo tutaj znowu dwa myśliwce. Szturmowe railguny, trochę mocniejsze jednostki. Znaczy, może bardziej wkurzające, ale dobra. No nie jest źle. Mamy takie o rozstawione jednostki w różnych punktach. Wszystkie siły, wszystkie trzędowniki na czujnikach. Dobra, dobrze jest. Jeszcze moment i damy radę. Tutaj wydaje mi się, że... O, jest jeszcze jedna wieża, okej. Jednak nie wydobędziemy za dużo... O cholera, dobra. Wiecie co? Czekajcie, jak mi tutaj... Tylko żeby trafić, nie? Dobrze, dobrze, obym trafił, kurczę. Jak trafię to rakieto, to zobaczycie, co tu się stanie. Jest! O matko, ale rozpierdziel. No to było piękne. Battle Cruiser to tutaj stankuje wszystko. Czy jednak tutaj z wydobyciem surowców będzie trochę gorzej w tej misji? Dobra, kanonierkę dawaj jeszcze. Teraz czy to nie jest statek rakietowy? Tak, to jest statek rakietowy. Dobra, no to nie, nie, nie. Dobra, jak tak, no to... Kanonierka musi się cofnąć. Jak tam? Tutaj to się nic nie przebije. Z tej strony raczej też nic się nie przebije. O, bo tu mamy krążowniki gwardii. O, a cóż to? Bombowiec. Ale dobre te wieżyczki, nie? Kurczę, blade. Naprawdę dobre. Nie wydobywam więcej, wiecie? To jest zbyt ryzykowne. Tu za dużo się dzieje. Wszędzie nas atakują i w ogóle. Nie, 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 nie. Tutaj się tylko bronimy, nie? Wystarczy mi surowców. I tak nie kupuję za bardzo nowych jednostek. Użysz ty. Dobra. Okej. Okay. Musiałem się cofnąć. No i dobrze, o to chodziło. Tutaj to tam się nie przejmuje. Tutaj też się nie przejmuje. Ciekawa misja. Chyba nie będzie zbyt długa, coś czuję, ale jest intensywna, to trzeba przyznać. Dzieje się... Tutaj strasznie się dzieje. Dobra, odparliśmy ich. Okej. Mam trochę myśliwców. A mój piesek sobie szczeka znowu. Głośno. To jest sprzęt. O. I co? Chyba rozwaliliśmy wszystkich prawie, nie? Jest względny spokój.
Dużo krążowników wsparcia mam, ale przydają się. Naprawa jest świetna po prostu, bardzo ważna. I ma broń przeciwlotniczą, też można ich jako broni używać. Sakala znajduje się w zasięgu. Okej. No tak chyba szybka misja, co? Na to wygląda. KPC to lądownik CDIM 29, echo. Prosimy o zgodę na lądowanie. Przyjąłem 29, macie zgodę na lądowanie. Zrozumiano. Sakala przybyła. Wygląda na to, że skoordynowali swoje przybycie. Gdy przywiozą swoje odnowy, przygotujcie się do przyjęcia lądowników CZ. Będziemy mieli mało czasu. Zespoły medyczne i przeciwpożarowe mają być pogotowi. A fajnie zrobili te cutscenki, nie? Galsian rozstawiają tu siły przeciwlotnicze. Należy wyeliminować je, aby oczyścić strefę lądowania. Okej. Okay. No dobrze. Zniszczy oddziały przeciwlotnicze Galsian. Nalatują galsjańskie jednostki powietrzne. A tutaj to można by idealne miejsce, żeby tak wiecie, wpierdzielić rakietę. Po prostu idealne. O, jak pięknie się ustawiliście, po prostu, no, uwielbiam was. Dobra. Te rakiety to jest jakiś bullshit, nie? Dobra. Okej, okay, galsjański oddział przeciwlotniczy wyeliminowany. No spoko, nie? Dobra. O cholera. No dobra, no to jest już grubo. Krążownik oblężniczy i statki rakietowe. Cholera jasna. Niedobrze. Dobra, podjedźmy tam trochę, nie? Biorę ten nasz oddział i jadę. Ty zostajesz. Jedziemy do przodu. Tutaj to są wieżyczki. Wieżyczki sobie poradzą. To mnie trochę niepokoi. No, to mnie trochę niepokoi. Wiecie co? A gdybym tak... A, wygnidy, dobra. Okej, raz. Dwa. Wo. Pięknie, dobra. Okej, okay, ten oddział. Dobra, tu jest oddział przeciwlotniczy, okej. Okay. Spróbujemy ich topać lekkimi jednostkami. Szturmowe railgany. Dobra, dobra, to cofać się. Widzicie? Jednostki te. Krążowniki wsparcia, o to chciałem powiedzieć, też mają broń przeciwlotniczą, dlatego... Tak nam nie opłaca się je robić. No i dobra. Okej, tutaj nasz strzela, ale jest friendly fire niestety. No właśnie, jest friendly fire, to niedobrze. A nie, to jest kurde ten. To jest wrogi krążownik oblężniczy, cholera. Też mają. Dobra, na szczęście szybko go załatwimy.
O, dobrze, załatwiony. Ok, wracamy tutaj. Statki szturmowe to jest żaden problem. Tutaj mamy odpowiednio dobrą obronę i sobie radzimy. Ok, wracajcie, zniszczyć je. Jednak te lekkie czasami jeszcze się przydadzą. Dobra, nie chcę tylko, żeby mój tutaj strzelał przez przypadek. Dobra, tutaj atakują. Jakieś takie lekkie ataki. Tutaj też sobie dajemy radę. Okej. Czyli w tej misji za bardzo nie wydobyłem surowców, ale... mamy dużo, spoko. Wow. Ej. Dobra. Okej. Na przyspieszeniu nawet. O, tu. Dobra. No. Krążowniki to bez problemu. Sobie będę strzelać, o. Sakala nadaje na otwartym kanale. Naszych koalicyjnych braci i sióstr, zadaliście galicjańskim Szumowinom poważne obrażenie. Wasza dzielność jest godna pochwały. Nigdy nie zapomnimy waszej ofiary. Jednak zbliża się chwila naszego wyniesienia. Tylko Sydim i nasz Khit są, mają boskie pochodzenie. Tylko mamy prawo do skarbu spoczywającego w sercu pustyni. Pierwsze miasto, jego sekrety należą do nas. I tylko do nas. No, widzicie? Natychmiast zebrać załogi szybkiego reagowania. Sidim zdradzili nas. O. Szkoda, bo byłem niezłym sojusznikiem przez większość misji. Gonimy Sakale, tak? Dziennik osobisty, kapitan Roman Sidże, transportowiec ekspedycyjny Kapisi. Moje przeczucia się potwierdziły. Sidim nas zdradzili. Ich zadufanie musiało do tego doprowadzić. To choroba ludzi słabego ducha. Tak jest. Moshad zapłaci za swoje czyny i sprawi mi to ogromną przyjemność. Na szczęście zdołaliśmy pozyskać ze sobą z jednego z lądowników, dzięki czemu możemy kontynuować misję, ale Rachel jest gdzieś tam całkiem sama. Nie pozwolę, by stała się kolejną ofiarą tej zdrady. Sidim zdradził koalicję, zniszczyli lądownik 05B. Nikt nie przeżył, ratowaliśmy część zapasów paliwa i wody z 05C. No dobra. Czyli w kolejnej misji najprawdopodobniej pozbędziemy się Sakali. No i w ostatniej chyba będzie pierwotna anomalia i to wszystko. No, czyli zbliżamy się coraz... No, jesteśmy coraz bliżej końca. No tak. Więc ten odcinek był taki trochę krótki, no ale taka misja, nie? Wypadła po prostu, musieliśmy się bronić przed atakami. Intensywnie było, ale ogarnęliśmy, nie? No, zobaczymy, jaka nas czeka walka z Sakalą, bo był niezłym sojusznikiem nawet przez większość misji, więc też coś czuję, że to nie będzie zbyt łatwe. No, ale dobra, jakoś sobie z nim poradzimy. Okej, więc ja się będę z wami żegnał w tym momencie i zobaczymy się w kolejnym odcinku z Homeworlda Deserts of Karak. Na razie.